w rękę i robią dokładnie to samo. I to widzimy. Tylko musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Od 7 lat w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Od 15 lat... Dzięki Bogu, że rządzą. Dzięki Bogu, że rządzą. Dzięki... Nie. Niech pan zobaczy, jak się Polska rozbudowuje. Jak pięknie rośnie, jak pięknie w Polsce jest. Ja szanuję... Dzięki temu. Gdyby nie Tuska nie było i jego spółki, to Polska była dużo piękniejsza i bogatsza. Ja bardzo szanuję pańskie zdanie, ale musi pan zrozumieć, dziś w Polsce upadają małe firmy, gospodarstwa i nie możemy ciągle proszę mówić, pana, że to jest pana wina Tuska, jednego czy drugiego. Jak może o to coś, to wtedy upadają wszystkie małe i duże firmy. Ja nie będę rozgrzeszał żadnego Tuska i może pan tutaj być tego pewny, ale będę wytykał błędy tym, którzy rządzą w Polsce od 7 lat. I doprowadzili do dramatu w Polsce. Do tego, do różnych, do takiego dramatu, że dziś ludzie nie mają na prąd, nie mają na węgiel. Niech pan sobie założy piekarnię. Dziś upadają w Polsce piekarnie, to co powiedział pan. Bo pan bierze emeryturę, jest pan cwaniak. Niech pan sobie założy piekarnię. Dla ludzi zabraknie robotę. Ludziom potrzebna. Ludziom potrzebna. A po co panu piekarnia? Bo dziś polityka wymaga tego spojrzeć na tych, którzy mają piekarnię i na tych, którzy idą po węgiel. A pan nie chce widzieć połowy Nie chce pan widzieć połowy Polaków. Ale Tuska i Putina niech się pan zwróci. A co pan z tym Putinem? Co pan z tym Putinem wyskakuje? Bo kto do Putina szedł? Dlaczegoś ta drożyzna jest wszystko? Kto nie odzyskał braku przez 7 lat? Kto nie odzyskał braku przez 7 lat? Bo Tusku tak załatwi. Do końca życia. Weźcie do Szweda i idźcie. Kochani, za potop. Za potop weźcie do Szweda. Widzi pan, jak pan dziś tutaj prowokuje jednych. Od 7 lat ktoś rządzi i bierze odpowiedzialność za to, że miało być dobrze. I rządzą. I dziś Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że ludzie nie mają na węgiel. Nie, to pan mi przerwał. Że ludzie nie mają na prąd. Małych, dużych firm. Rząd dopłaca, stara się, żeby utrzymać to wszystko w porządku. A ja panu powiem tak, poczekaj chwilkę. A skąd dopłaca? A ja panu powiem tak, co z tego, że dzisiaj rząd dopłaca do nawozu, jeżeli nie ma nawozu do kupienia w kraju? Co z tego, że rząd dopłaca do węgla, a nie można węgla kupić? Nie można. A co z tego, że rząd dopłaca do tego, czego nie można kupić? Nie mamy i węgla nie mamy. Zasadą rządu jest dopilnowanie, żeby normalna produkcja była w kraju. Zlikwidował? Prawo i Sprawiedliwość likwidowało bardzo dużo kopalni. Zmniejszali wydobycie. Prawo i Sprawiedliwość zmniejszało wydobycie węgla w Polsce. A to było na korzyść Niemcom wszystko. To było z korzyścią dla Niemiec. A ja patrzę na to, że dziś z 7 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości korzyści tak nie mają Polacy. Tak mamy. Nie mamy. Jeżeli nic. Pan ma, bo pana kupili za 13 i 14 emeryturę, to proszę bardzo. Pana, nie, ja już tam odpowiedziałem jednemu. Ja pieniędzy mam tyle i te 13 i 14 mnie nie interesuje. Ja bym pieniędzy nie mógł wytapetować pana i pana mieszkania. Co pan myśli o tym wszystkim? Niech pan da pieniądze. Ja panu, proszę ja panu bardzo gratuluję, że pan ma tyle pieniędzy, że może sobie tapetować. A dzięki temu, że pracowałem, ciężko pracowałem. Wie pan co, ja też ciężko pracuję. Dwa lata temu sprzedawałem fasolę po 80 groszy do zakładów przetwórstwa. I dobrze sobie z tego żyłem. W tym roku sprzedawaję po złoty 20. Więcej i rezygnuję z tej uprawy. Bo się nie opłaca. Bo wziąłem kalkulator, policzyłem, nie opłaca się. Rezygnuję z tej uprawy. Pan płaci więcej, ja płacę więcej. Proszę pana, czy my musimy, pan rozumie, w porządku. I ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Witam. Możemy się nie zgadzać na różne tematy. Dziękuję. Ale płacimy więcej. Ja widzę w tym duży problem, udział państwa, które nie zareagowało. I to wytykamy. Przed pandemią. Żyło nam się dobrze? Bardzo dobrze nam się żyło. Niektórzy to mówili, no ale właśnie. I plaże się zapleniły dziećmi. W ciągu dwóch lat w Polsce zlikwidowano 7 tysięcy małych jednorodzinnych sklepów. W tej chwili codziennie w Polsce upada kilka piekarni, które mają tradycję ponad 100 lat. Za chwilę będzie pan jadł chleb z papieru, którego i tak w Polsce może nie być. To jest dramat, ale pan ma dużo pieniędzy i to jest największy błąd dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, że dbają tylko o swoich, dbają tylko o tych, którzy mają pieniądze, a nie dbają o tych, którzy mają problem.
bo pan powiedział, pan może wytapetować sobie mieszkanie pieniędzmi i panu jest dobrze, a pan nie patrzy na tych, którzy mają problem. I to jest dzisiaj polityka patrzenia w jedną stronę. Nie przekrzyczy mnie pan, rząd dba o biednych, rząd dba o biednych. A Platforma to tylko o tych swoich, Warszawa cała, ponieważ a PiS co robi pan? Mnie interesuje. Tych złodziei i ta stanowiska stawia. Złodziei to jest Nowak, złodziei to jest Nowak, złodziei to jest Nowak, złodziei to jest Nowak, złodziei to jest Nowak. Kowalskiego na ministra rolnictwa, panie, chyba żeś pan na głowę upadł. Nie, to pan upadł na głowę. Panowie, idźcie stąd. Ja panu nie ubliżam na głowę, to panu upadł. Ja widzę, że ma pan dużą głowę i pan upadł na głowę. Ale wie pan co, a ja powiem tak, ludzie, nie ma się co kłócić. W tym kraju już ale niech pan nie kłóci społeczeństwa, bo niech pan zobaczy pan, ludzie mówią, jak jest pan rok. Zobaczy pan, nie, to pan przyszedł i zaczął kłócić ludzi tutaj w trakcie konferencji prasowej. Jest pan zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości i ja pana szanuję, niech pan będzie. Tylko pozwólmy dzisiaj normalnie Polakom żyć, a jeżeli dziś widzimy, że jest problem i dopłacanie do wszystkiego nie stało się rozwiązaniem problemów, bo dopłacanie do węgla, którego nie ma, to nie jest rozwiązanie problemu. Dopłacanie do nawozu, którego nie ma, to nie jest rozwiązanie problemu. I dziś upada wszystko. Nie, to jest problem. Jest do widzenia. Do widzenia. Jest pan nakręcony i jedną płytę dziękujemy. Pan tak powtarza. Dziękujemy. Dziękujemy. Dobrze.